Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak dodać nowy pulpit w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, jeżeli aplikacje na pulpicie telefonu wam się nie mieszczą bądź chcecie dodać jakiś widget, który również wam się nie mieści, mamy możliwość dodania kolejnego pulpitu. A więc aby dodać nowy pulpit w telefonie musimy przytrzymać palcem chwilę obecny pulpit. Wyświetli nam się właśnie taki widok. Następnie przesuwamy tutaj palcem w prawo i aby dodać nowy pulpit musimy kliknąć właśnie w tą ikonę tego plusa. A następnie wyjść strzałką właśnie z tej funkcji. No i w ten sposób dodałem nowy pulpit w telefonie. A jeżeli chcielibyśmy dodać kilka pulpitów w telefonie to po prostu powtarzamy analogicznie tą samą operację. No i pamiętajcie jeszcze, że w zależności od wersji systemu Android oraz modelu telefonu, dodawanie bądź usuwanie pulpitów może się nieco różnić. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!